niezwykle inspirujący wykład. Nawiązując, chcę powiedzieć, że Albert Einstein kiedyś powiedział: wiedza jest skończona, a fantazja i wyobraźnia ma tę przewagę, że jest nieograniczona. I pan premier jest wyśmienicie ze mną chyba dzisiaj przekazał. Panie premierze, czy pan by przyjął kilka pytań? To jeżeli to możliwe, to ja najpierw państwa przedstawię. Pan premier jest naszym wybitnym absolwentem Politechniki Warszawskiej, absolwentem Wydziału SIN. Miałem przyjemność kilkukrotnie rozmawiać z profesorami, już dzisiaj mającymi pod 90, którzy kształcili, uczyli pana premiera i zawsze słyszałem tylko jedno. Był to, bo pamiętali pana premiera. Nawet wtedy, kiedy pan nie był premierem. Był to, bo teraz to jest oczywiste, był to bardzo, bardzo zdolny student. Zawsze tak mi mówili i to mogę potwierdzić. Także pan premier po prostu jest jednym z nas. Inżynierem, absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydziału SIN. A tutaj na sali jest młodzież, która właśnie zainspirowana współpracą, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, o tym, który pan premier mówił, zrównoważonej współpracy z dużą korporacją, z T-Mobile, bo laboratorium Brama, które jest organizatorem tego przedsięwzięcia, to jest taki wzorzec, który utworzyliśmy kiedyś wspólnie z panem profesorem Uraszkiewiczem 8 lat temu, jeszcze z kilkoma kolegami, z panem Lubaczem, i który tyle lat funkcjonuje i funkcjonuje nieźle. Pokolenia się zmieniają, młodzi ludzie przychodzą, korzystają z pewnych rzeczy, ale również stanowią pewną właśnie taką przeciwwagę dla tego wielkiego komercyjnego molocha, można to nazwać w dobrym tego słowa znaczeniu, jak jest w końcu T-Mobile czy Deutsche Telekom. I myślę, że chcemy to kontynuować. Jeszcze jedno, zanim, bo żebym później nie zapomniał. Niedługo, panie premierze, 18 października o 14:30 w naszym audytorium centralnym pani wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, pani Neelie Kroes, wygłosi wykład na bardzo podobny temat. Przyjedzie do nas z wykładem 45 minut. To wszystkich państwa zapraszam. Nie wiem, czy wszyscy się zmieszczą w audytorium centralnym, ale do kilku sal będzie on transmitowany, również do foyer naszego audytorium będzie można wysłuchać. Także z góry zapraszam, gdyby pan premier znalazł czas, będzie nam bardzo miło pana premiera ponownie gościć. A teraz proszę bardzo, jeżeli ktoś z państwa chciałby zadać jakieś pytanie, to proszę, ja będę podawał mikrofon. Dzień dobry, Łukasz Jachowicz. Ja przez wiele lat zajmowałem się promowaniem open source'u i otwartych standardów. Chciałem zadać takie pytanie, bo największym problemem chyba w przedstawianiu naszej administracji publicznej na otwarte standardy, czy też w ogóle dopuszczenie ich, czy otwarte oprogramowanie, jest tak zwany vendor lock, czyli bo przede wszystkim niemożność przestawienia się łatwego przestawienia się z rozwiązań zamkniętych. To powoduje, że każdy kolejny przetarg jest organizowany na zamknięte oprogramowanie, tylko na jego nowsze wersje. Co administracja poza Ministerstwem Gospodarki, która sobie jakoś chyba radzi w tym świecie vendorlocku, co administracja publiczna zrobiła i zamierza zrobić przez najbliższe lata, żeby dać równe szanse oprogramowaniu zamkniętemu i otwartemu. Z mojej perspektywy największy kłopot jest związany nie tyle może z problemami technicznymi, co problemami mentalnymi. Znaczy decydenci mają czasami blade pojęcie w ogóle o tych systemach i rozstrzygnięcia są czasami trochę przypadkowe, a czasami są całkiem dobrze zaprojektowane, bo zdarzyło mi się kiedyś obserwować takie szczególne warunki zamówienia, gdzie napisano na przykład, że monitor i skrzynka muszą być tego samego producenta. Wiadomo, kto to produkuje, więc od razu były tylko dwie firmy na stole. Więc to są tego typu czasami konsekwencje. Moim zdaniem bardziej jest problem mentalności, a jak do tego dochodzimy, to wiedzy. Tutaj wydaje mi się, że zarówno w mediach, w prasie potrzeba więcej na ten temat mówić. Myślę, że też bardziej potrzebne będą może takie konferencje, ale bardziej dla decydentów i to niekoniecznie tego najwyższego szczebla, bo moim zdaniem największe szanse open source ma na poziomie tych instytucji takich jak samorządy różnego rodzaju, małe, średnie firmy, bo tam daje to największego kopa, to znaczy można szybko przejść od razu na inny poziom funkcjonowania, jeżeli się wykorzysta tego typu narzędzia przy lekkiej konfiguracji, bo na przykład obieg dokumentów, no można brać różne jakieś sztywne rozwiązania, podczas gdy tak naprawdę to najlepiej zrobić tak, że pewnego dnia odkładamy sobie papier i przechodzimy na zwykłą pocztę elektroniczną. Jeżeli potrzeba komuś tam trochę nadzoru, jak te maile chodzą, no to wystarczy parę skryptów na serwerze i
można sobie obserwować, czy odpowiedź została udzielona na czas, czy jakiś tam mail zalega, czy w ogóle na przykład jakiś użytkownik czy pracownik na przykład nie otworzył jeszcze tego maila. To nie jest jakiś problem, szczególnie, że zarządzanie pocztą opiera się o bazy danych, a więc bardzo łatwo tam te komponenty dołączyć. Czyli w administracji często problem polega na tym, że decydenci kombinują, jak to, co do tej pory było w papierze, wepchnąć w komputer. Znaczy najprostszy sposób przy tym obiegu dokumentów to polega na tym, że dokument jest drukowany, podpisywany z rozmachem, po czym jest puszczany na skaner i w formie PDF-u krąży po urzędzie. Jeszcze na najczęściej PDF-u takiego w formie obrazka, bo nie wiedzą ludzie na przykład, że może być ten PDF jeszcze taki, że tam jest w środku tekst widoczny, więc nie można już tego dokumentu przeszukiwać. I tu bardzo ważne byłoby zmienianie tej wiedzy. To nie jest czasami takie łatwe, bo ja mogę powiedzieć o przypadku dowodu osobistego i podpisu elektronicznego. Otóż w takim publicznym, tabloidowym przekonaniu, no, podpis elektroniczny jest za drogi. To jest jakaś droga, ekskluzywna zabawa. No więc co zrobimy? Ano zrobimy taki podpis elektroniczny, ale tak po naszemu. To znaczy tylko u nas, tam zarejestrujemy w intencję spraw wewnętrznych, no bo to będzie tani koszt. Tyle tylko, że on wtedy jest nie do użycia szerzej. I tu widać często takie ograniczenia, że brak tej wiedzy i takiej dyskusji na serio o tych rozwiązaniach technicznych. To znaczy rozwiązania techniczne, możliwości technologii, oprogramowania daleko wyprzedzają wiedzę tych, którzy podejmują decyzje w administracji, ale także i w korporacjach. Więc tutaj potrzebne jest przekładanie tych informacji na bardziej taki obrazowy przykład i to, co najlepiej działa, właśnie konkretne wdrożenie. Ja myślę, że ta decyzja w Ministerstwie Gospodarki o tym, że przeemigrowaliśmy w paru przestrzeniach na oprogramowanie otwarte, daje od razu przykład i alternatywę także dla innych, że mogą w taki sposób to robić. Ale nie zaniedbujcie też tych przypadków w mniejszych jednostkach, w samorządach, bo tam może się okazać, że tam kilku informatyków będzie miało naprawdę złotą robotę na lata, właśnie wprowadzając różnego rodzaju rozwiązania, bo narzędzia są za darmo, a problemy są konkretne, takie, których się narzędziami komercyjnymi często też nie rozwiąże tak z marszu. Trzeba je dokonfigurować, więc to tylko kwestia wyboru, czy się bierze narzędzia za darmo, czy się bierze narzędzia komercyjne. To jest też ważna sprawa z punktu widzenia decyzji i tutaj barierą jest też coś takiego, taka mentalność psa ogrodnika, to znaczy na różnego rodzaju systemy i licencje to gotowi są różni decydenci wydać setki milionów czy miliardy, natomiast na płace dla tych, którzy wdrażają na przykład open source, o kurczę, to jednak boli, to boli. Ja mogę podać przykład taki, że na przykład cały system CIDG, czyli rejestracja działalności gospodarczej w całym kraju, kosztował nam około 20 milionów i to działa. Różne inne systemy to są często setki milionów i nie działają. Choć ich poziom złożoności jest czasami banalnie prosty. Czasami ja myślę, że tu jest też pewnego rodzaju odpowiedzialność firm informatycznych, że nieraz po prostu przesadzają z tego typu cenami. I myślę, że trzeba to podkreślać przy tych rozmowach z decydentami, że lepiej zapłacić ludziom, niech oni wezmą gotowe, darmowe narzędzie i rozwiążą ten problem, dopasowując rozwiązanie do potrzeb, niż wywalić duże pieniądze za oprogramowanie i sprzęt, który i tak trzeba potem dopasowywać. Dziękuję bardzo. Jeszcze ktoś? Proszę, tam pan wysoko. Ja więc co się powiem, iż to dzisiejsza konferencja, to seminarium jest organizowane wspólnie z Fundacją Wolnego i Otwartego Oprogramowania. To główny organizator, nasza brama, nasz wydział udzielił tego wsparcia, pomocy i inicjatywę podjął. Proszę bardzo. Dzień dobry, panie premierze Sebastian Oborowski. Mam takie pytanie z trochę mi się wydaje innej strony, bo dużo tutaj mówimy o wykorzystaniu
wolnego, tudzież darmowego oprogramowania w administracji publicznej. Pan premier podał tutaj wiele przykładów, że w Ministerstwie Gospodarki tak się dzieje. A ja mam pytanie trochę inne, a mianowicie o tworzenie oprogramowania. Nie wiem, podam taki przykład, to coś w tym stylu było już podane na tej konferencji. Jeżeli kupujemy samochód od firmy A, ja mogę ten samochód wyserwisować w firmie B, wkładając części z firmy C, prawda? Jedyne, co firma A może zrobić, to mnie postraszyć, że stracę gwarancję, tak? Z oprogramowaniem jest trochę inaczej. Nie dość, że tego oprogramowania, jeżeli kupię takie zamknięte oprogramowanie, nie mogę nigdzie indziej, że tak powiem, serwisować, zmieniać z racji, że jest to bardzo trudne, więc też kosztowne, to jeszcze stoją przeszkody prawne, tak? Jest po prostu to zabronione. Często przez administrację publiczną oprogramowanie jest zamawiane, dedykowane. Nie wiem, tu mi się tak bardzo mocno kojarzy chociażby informatyzacja ZUS-u, tak? I pytanie jest takie, czy ktoś w ministerstwie, czy też w rządzie myśli o tym, żeby nałożyć na takie oprogramowanie wytwarzane za publiczne pieniądze dla społeczeństwa, na przykład takie wymaganie, żeby to oprogramowanie było otwarte. To znaczy, żeby społeczeństwo nie dość, że dalej mogło z tego korzystać, to jeszcze, żeby do serwisowania tego oprogramowania później, czy też zmieniania, można było użyć innej firmy, która często będzie tańsza, tak? Czyli, no nie wiem, na przykład, tak mówię, no, bardzo mi się mocno kojarzy tutaj informatyzacja ZUS-u, problemy programu Janosik, ja nie wiem, myślę, że to były lata gdzieś tam początek 2000, ale jeszcze gdzieś to się echem odbija. No i właśnie o coś takiego pytam, czyli ministerstwo zamawia coś dedykowanego, czy to ministerstwo może i czy tak robi, albo i nie robi, albo czy ktoś o tym myśli, żeby wymóc na firmie dostarczającej, często komercyjnej, żeby to oprogramowanie udostępniła, że tak powiem, społeczeństwu. Dziękuję. Takie mechanizmy już funkcjonują, bo w ustawie o informatyzacji, która była tworzona prawie 10 lat temu, w tej ustawie wprowadziliśmy mechanizmy, które wymuszają, że w przypadku interfejsów tych systemów, które służą do publicznej obsługi różnego rodzaju rejestrów, ma być podana specyfikacja, która jest dostępna publicznie, a więc każdy może dopasować swój program dostarczający informacje. To było po tym właśnie przypadku ZUS-u, gdzie problemem było to, że był jedynie słuszny jeden program na też platformę komercyjną, systemową i nie można było z innego korzystać. Zresztą cały plik był banalnie plikiem tekstowym, a więc nie było tam żadnych trudnych czy specyficznych wymogów, które by musiały te dane spełniać, i otwartość tego formatu zapisu danych była tutaj rzeczą oczywistą. Mogę powiedzieć, że jak mówiliśmy wtedy w czasie prac sejmowych nad tą ustawą o tym, że systemy powinny być interoperacyjne, to prawnicy z Kancelarii Sejmu zaczęli nam mówić, że w ogóle pojęcie interoperacyjności to jest coś odlotowego i nieznanego prawu, więc nie wiadomo, na czym to polega i to by trzeba było zdefiniować, ale w końcu po dyskusjach zwróciliśmy uwagę, że w NATO na przykład posługują się pojęciem interoperacyjności też między jednostkami wojska i w końcu udało się to wprowadzić. Tam się też pojawiły zapisy o otwartości systemu, ale jeżeli byście Państwo mieli pomysły dotyczące właśnie takich rozwiązań, które by wprowadzały choćby te mechanizmy, o których Pan wspomniał, bo w przemyśle samochodowym, na przykład w Europie, właśnie te rozwiązania polegające na tym, że można montować części od innych dostawców, jeżeli oni spełniają warunki, to nawet nie ma powodu i nie ma możliwości utraty gwarancji, to tutaj można by też się zastanowić, czy nad tym nie popracować w podobny sposób, bo nie ma tego jeszcze w tej przestrzeni internetu, informacji, software'u, tego, co już jest na przykład w energetyce. Znaczy w energetyce jest na przykład taka zasada rozdziału stosowana, to się w tym slangu nazywa unbundling, polega na tym, że producent energii nie może być właścicielem sieci przesyłowych, tej sieci szkieletowej, i to samo nie może być tym właścicielem sieci przesyłowych dystrybutor. Czyli mamy takie trzy elementy: producent, przesył, dystrybucja. I jeżeli wzięlibyśmy pod uwagę sytuację na rynku ICT, to, czy szerzej informacji, to też się pojawia ten problem. To znaczy
Dzisiaj mamy takie konglomeraty, które zajmują się produkcją informacji, przesyłem praktycznie prawie i jeszcze mają coś takiego, że na przykład to urządzenie czyta tylko te formaty, które ojciec założyciel zdecydował, że może czytać, a innych nie czyta po prostu. I w tym kontekście ważne jest, żeby właśnie były to rozwiązania, które też taką zasadę rozdziału respektują, to znaczy, żebyśmy się nie spotkali z jakimś strukturalnym monopolem, to ten, kto jest właścicielem sieci przesyłowych, nie powinien być równocześnie właścicielem wytwarzającym treści albo dostarczającym treści. To jest taka bardzo ciekawa książka doradcy prezydenta Obamy, Tima Wu, The Master Switch. To możecie sobie znaleźć, bo to chyba jest nawet dostępne w internecie, też na takiej, w takiej otwartej formule, jak się pisze tutaj to nazwisko tego gościa Tim Wu, to można znaleźć informacje o tym artykule. Ale generalnie takie regulacje są potrzebne. Pewne elementy, taki szkielet, zarys już jest. Ale jeżeli byłyby kolejne pomysły, tam na przykład w tej ustawie też jest zapis mówiący o tym, że nie można wprowadzać w specyfikacjach takich rozwiązań, które z góry preferują jakąś technologię. To jest bardziej sprawa też egzekucji tego i być może warto byłoby się pokusić, być może to jest ciekawy pomysł, teraz mnie pan zainspirował, żeby na przykład wprowadzić pewne wzorce, jeżeli chodzi o wzorce zakupu oprogramowania, zakupu sprzętu, wzorce, które będą dawały taką podstawową bazę i pewną podstawową transparentność. To znaczy, jeżeli ktoś chce kupić na przykład edytor tekstu, to we wzorcu będzie, że tam parę tych elementów powinno być jako kluczowych, ale jak już będzie dawał coś więcej, a to będzie oznaczało, że już może trochę kombinuje, że próbuje faworyzować jakieś rozwiązania. I takie wzorce na przykład przy zamówieniach publicznych myślę, że mogłyby być interesującym rozwiązaniem. To spróbuję się też nad tym zastanowić i bardzo chętnie podejmę współpracę. Dziękuję bardzo, panie premierze. Jeszcze ktoś tutaj się zgłasza, proszę pociągnąć głos. Dan Jurkiewicz. Panie premierze, ja prowadzę własną firmę, wdrażam właśnie open source'owe rozwiązania i jestem jeszcze do tego szczęśliwym ojcem dwójki dzieci. To, co powiedział pan o tym problemie mentalnym, tak zastanowiło mnie, ponieważ mentalność ludzi trzeba zmieniać, owszem, i do tego potrzeba dużo czasu. Ja patrzę na to przez pryzmat szkoły podstawowej i technikum, tam gdzie moje dzieci uczęszczają, że należałoby zmieniać już tą mentalność od podstawówki tak naprawdę, gdzie rozpowszechnione są systemy komercyjne w większości. I miałbym taki pomysł nawet dla pana premiera, żeby może to, co mówił pan o tym, że Ministerstwo Gospodarki stara się jakby przekazywać, być dobrym przykładem. Może warto byłoby taki dobry przykład dawać też w szkołach i jakoś, nie wiem jeszcze jak, przekazywać tym dzieciom też informację, że ten open source istnieje, że są różne inne rozwiązania. Może warto byłoby jakoś pokazywać szerszemu gronu społeczeństwa wręcz, że państwo też w to jakoś wchodzi, że to nie jest coś, od czego się odżegnujemy. No taki krótki pomysł właściwie, dygresja. Dziękuję serdecznie. Dzisiaj są nawet takie ciekawe zapowiedzi w jednej z gazet o tym właśnie, że może zamiast mówić o tabletach, o netbookach, notebookach i tak dalej, to trzeba mówić o e-podręcznikach, to dostępnych za darmo. Myślę, że tutaj jest duże pole do zawalczenia, bo to warto powalczyć o granty europejskie na darmowe podręczniki. To znaczy, że opracowujecie podręczniki dostępne za darmo, przy czym nie musi być to takie płaskie, to znaczy, że to jest książka czy tam plik na przykład. Tylko to mogą być podręczniki interakcyjne, takie, w których się pojawiają już elementy gry. Nasi studenci z Poznania w tym roku w Nowym Jorku na Imagine Cup zdobyli taką nagrodę właśnie za taki interaktywny podręcznik dla chyba przedszkolaków czy pierwszaków. W każdym razie taką książeczkę, gdzie tam już są pewne elementy gry,
Czyli nie jest to książka tylko do czytania, ale są i elementy czytania i różnego rodzaju dynamiczne filmy czy różnego rodzaju eksperymenty. I myślę, że w to miejsce warto byłoby przesunąć ten akcent. I tu zaczyna się ujawniać przewaga tego darmowego dostępu do wiedzy, bo wtedy jest to, mówiąc obrazowo, równy dostęp do wolności. Równy dostęp do wolności, bo samo to urządzenie to jest, no, to jest czytnik tak naprawdę. To tutaj wartości w tym nie ma żadnej, w tym sensie, że z tego się nic nie nauczy, jeżeli nie będzie odpowiednich plików czy aplikacji. I z tego punktu widzenia, jak weźmiemy pod uwagę takie proste życiowe doświadczenie, no, gdybyśmy popatrzyli na ostatnie 20 lat, jak się te sprzęty zmieniały, to trudno się do tego nawet przywiązywać. To znaczy, to jest tak trochę jak jakieś tam urządzenie jednorazowego użytku, bo już następny będzie zupełnie inny. A są już takie, które na przykład bazując na Androidzie, to mnie zafascynowało, bo ja tego nie odkryłem, tylko mój syn przyszedł do mnie, wziął taki właśnie z Androidem z trójką i zaczyna do niego mówić, mówi, patrz, on pisze. Rzeczywiście, ja do niego zacząłem też przemawiać i przetwarza to na tekst bez błędów. Także to jest w ogóle odlot taki, nie jestem ziemi, że nie wiem. I to mogą być sytuacje takie, które też zmienią może sposób nauczania, jeżeli będziemy brali pod uwagę właśnie możliwości, które tu są już dzisiaj dostępne. Ale kluczowe będzie zwrócenie uwagi nie tyle na sprzęt, co właśnie na tą zawartość intelektualną, wiedzę i właśnie oprogramowanie, a także podręczniki. Myślę, że jeżeli mówimy o korzystaniu ze środków, to być może warto też uruchomić, bo tu chyba już się tak wyklarowało w tej chwili, że to nie chodzi o sprzęt, tylko chodzi o podręczniki. I to już jest moment bardzo ciekawy. Znaczy, z punktu widzenia komercyjnego to można to rozwiązać, ale jest w tej chwili zakaz, bo można to rozwiązać dość prosto. To znaczy, to może być też na poziomie, i tu pomysł taki też na zasadzie otwartego dzielenia się wiedzą. Polska ma duży deficyt, jeżeli chodzi o książki elektroniczne, a można to dość prosto rozwiązać. To znaczy, jeżeli na okładkach gdzieś tam w środku jest reklama sponsora, to im więcej tego typu książki będą przeglądane, czytane, tym większy pożytek dla sponsora, a z kolei autor, twórca może dostać od razu swoje wynagrodzenie i może mieć na przykład klauzulę taką, że jak będzie tam nie 5, tylko 10 tysięcy, to dostaje następną transzę i tak dalej. To jest też propozycja i model na biznes, gdzie możecie na przykład różne utwory okładać w okładki reklamowe i puszczać je w obieg. To nie tylko dotyczy podręczników, to może dotyczyć plików dźwiękowych, filmu, innych rzeczy, to może dotyczyć generalnie każdej treści, którą w ten sposób się skojarzy i treść jest dostępna za darmo, ale jest w tym biznes, bo jak coś atrakcyjnego jest obłożone reklamą, może być udostępniane za darmo z korzyścią dla obu stron, dla autora i dla reklamodawcy. W przypadku podręczników to nie bardzo może wchodzić w grę, bo jest zakaz mówiący o tym, że w podręcznikach nie może być żadnych reklam. To jakiś sens ma, a więc w tym przypadku warto finansować to grantami rządowymi czy europejskimi, a potem udostępniać za darmo. Bardzo proszę. Jeszcze. Do tego to muszę powiedzieć, że kiedyś podjęliśmy taką inicjatywę, tak patrzę, zresztą łącznie z ośrodkiem edukacyjnym TVN i wystąpiliśmy z takim projektem właśnie, ale no nie udało się uzyskać finansowania na razie, co jest za wcześnie, bo tak, to było ładnych 7 lat temu i wtedy jeszcze to nie było takiej świadomości. Tam jeszcze pan, tak, ja tylko dodam przy okazji tego pytania, że Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania jest częścią Koalicji Otwartej Edukacji, także pracujemy też nad podręcznikami. Jest właśnie też coś takiego, że do pewnych rzeczy musi dojrzeć sytuacja. Jak przychodzi odpowiedni czas, to jak to mawiał jeden mój znajomy doktor od historii, nie ma większej siły niż idea, której czas nastał. Te urządzenia na przykład rozbłyskły ostatnio, choć same konstrukcje były ładne kilka lat temu znane, tyle tylko, że były trochę bardziej takie, powiedzmy, solidne,
toporne, a to jest no, fajna zabawka, z tym, że z kolei funkcjonalność tego jest taka jak no, nienadzwyczajny telefon komórkowy z wielkim ekranem i jeszcze bez możliwości pogadania, tak? Ale widać, że przebicie takie rynkowe się wiąże z tego, że to jest miłe w dotyku, chociaż męczące, bo tu jest bo właśnie konstrukcja jest zamknięta, nie można nic wgrać, nie można się w żaden sposób podpiąć. To jest wszystko tak hermetycznie zablokowane, że z punktu widzenia bezpieczeństwa tego systemu, no to jest uzasadnione, że on przez to jest trochę może bezpieczniejszy, bo jest bardziej dopracowany. Natomiast z punktu widzenia użytkownika, to dzisiaj na rynku są dostępne już dużo bardziej atrakcyjne i bardziej otwarte i porównywalne rozwiązania. Aczkolwiek na przykład zablokowane z dostępem na rynek europejski, ponieważ nie rozwiązanie techniczne, nie to, co jest wyjątkowym, jest przedmiotem zastrzeżenia, tylko przedmiotem zastrzeżenia jest design. Proszę bardzo. Ja na koniec mam takie szybkie pytanie, bo pan premier chyba wszystkich tutaj zaskoczył, wymieniając tak dużo o projektów open source. Czy spotkał się pan z polskimi projektami open source? Znaczy, oczywiście projekty są zwykle, te duże są międzynarodowe, ale powiedzmy mniejsze są tworzone, zwykle mają jakąś grupę programistów z jakiegoś konkretnego kraju. Dziękuję. Na swoją był kiedyś taki projekt Urba Pajączek, to była przeglądarka do sieci web, natomiast ja bardziej się skupiałem na takich narzędziach, które potrzebne mi były tam do różnych rzeczy, na przykład taki program do klasyfikacji danych, znalazłem też takiej wersji, taki, który umożliwia klasyfikację według różnych cech, a robi to automatycznie, to jest pokłosie doświadczeń jednego z naszych profesorów, antropologów i jego wnuczek ten program opracował na bazie tej technologii. Natomiast z takich codziennych produktów, które są dostępne, to mogę tylko powiedzieć, że zawsze z przyjemnością patrzę na listę deweloperów i tam zawsze znajduję wielu polskich programistów. Natomiast chyba największym dziełem takim open source, jeżeli chodzi o wymiar i oddziaływanie powszechne, to jest polska wersja Wikipedii. Wiem, czy ona jest na trzecim czy na czwartym miejscu chyba w ogóle w rankingu światowym, to jak biorąc pod uwagę ludność Polski i potencjał gospodarczy, to jest coś wyjątkowo wysokiego, jeżeli chodzi o rangę w świecie i myślę, że tutaj się skupia to całe doświadczenie tych zaborów i różnych trudnych przygód historycznych, bo w tamtych czasach ujawnianie się za bardzo, pokazywanie się nie było zbyt mądre, trzeba było różne rzeczy robić czasami po cichu i skutecznie uciekać do przodu. To najlepiej opisał wiceprezydent Intela, Ryszard Malinowski, którego kiedyś pytałem, mówię, słuchaj, jak Polacy radzą sobie w tych międzynarodowych korporacjach, a on mówi, no tak, z mojego doświadczenia to wynika, że rewelacyjny balans między skłonnością do kombinowania, a respektem dla struktury. To warto czasami dobrze też po angielsku tłumaczyć, że to jest good balance between inclination to creative cross-bordering and respect to structure. I myślę, że to są te właściwości Polaków, które się ujawniły w czasie kryzysu, bo to jest też taka umiejętność radzenia sobie w trudnych, złożonych sytuacjach, kiedy inni, gdzie mieli to wszystko poukładane, cieplutko, bez problemu, to w sytuacji kryzysu, zawirowania, takich turbulencji rozkładają ręce, a my dopiero czujemy, że nam adrenalina zaczyna pracować tak jak trzeba i dopiero wtedy mamy doping do działania.
to owocuje czasami bardzo zaskakującymi historiami, bo kiedyś jak byłem w LG, to Koreańczyk mówi, wie pan, mówi tutaj w Polsce to koszty pracy są niższe niż w Chinach. Tak patrzę na nie, niemożliwe. On mówi tak, mówi, bo wy tu cały czas kombinujecie. I ja mówię, no chyba tak, bo to jest taka nasza właściwość, że cały czas myślimy, jak zrobić, ale się nie narobić. I myślę, że warto jest te cechy wykorzystywać tutaj w tych projektach, żebyśmy też pokazywali to, co jest dzisiaj na czasie, to, co dzisiaj jest bardzo ważne. My i w tej skali mikro tutaj krajowej, ale dzisiaj akurat open source jest chyba przykładem najbardziej zglobalizowanego współdziałania opartego o bardzo zdrowe zasady. To jest chyba najbardziej udany przykład globalizacji, ale właśnie globalizacji opartej nie na tym, żeby wyzyskać i oszukać kogoś tam z uczestników tego wspólnego przedsięwzięcia, tylko wręcz przeciwnie, żeby się podzielić z nim swoją wiedzą, ale przy okazji skorzystać z jego osiągnięć, bo akurat to, co on tam gdzieś na krańcu świata wymyślił, będzie dobrym komponentem do tego, co zainstaluje na przykład w mojej gminie czy w mojej firmie, oferując lepsze, bardziej dynamiczne i skuteczniejsze usługi czy produkty dla swoich klientów. Także zachęcam do takiego spojrzenia i myślę, że z wielką taką odwagą i fantazją trzeba głośno głosić tą wiedzę, że tą informację, że open source jest tym największym osiągnięciem XX wieku, pokazującym właśnie, jak wielka potęga jest w wspólnym dzieleniu się wiedzą. I tu jest ta zmiana tego paradygmatu. Myślę, że to trzeba też bardzo mocno podkreślić, że to jest inna ekonomia. Tutaj można mieć ciastko, zjeść ciastko i upiec trzecie. Będziemy zmierzali powoli, tak? Bardzo dziękujemy panie premierze, to był dla nas wielki zaszczyt i mam taką propozycję, może pan premier w wolnej chwili by się zgodził na wykład, na przykład taki 30-godzinny, z tego obszaru na naszym wydziale. Możemy spróbować, to znaczy, słuchajcie, jak mnie koledzy odstawili od polityki przez jakiś czas, to musiałem się zająć uczciwą robotą. Wtedy pracowałem właśnie na warszawskiej giełdzie towarowej i wykładałem też na uczelni, także z wielką przyjemnością, aczkolwiek co ciekawe, prawo pozwala łączyć prace rządowe także z wykładami, także spróbuję, bo tak to by było bardzo interesujące. Świetnie, nie stracimy tego kontaktu i będziemy pana premiera, przepraszam, nachodzić w tej sprawie. Bardzo dziękujemy i no, życzymy sukcesów, panie premierze, rozumiem, 9 października przede wszystkim. Pan dziekan zaczął, no to pamiętajcie numer 5.